Tradycja spotkań wigilijnych na Włodzisławskim Rynku nie jest może najstarsza, ale na pewno ma już sporą liczbę zwolenników. Od 2007 roku, czyli od jubileuszu 750-lecia istnienia Włodzisławia Śląskiego, co roku, tuż w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Włodzisławski Rynek szczelnie wypełnia się kolędującymi mieszkańcami. Pamiętam tą pierwszą Wigilię, niedużo mieszkańców, a dzisiaj zobaczmy, jeden z największych namiotów w Włodzisławiu Śląskim, który może pomieścić 1000 osób, namiot wypełniony po brzegi, śpiewamy wspólnie kolędy, spotykamy się, przecież jako mieszkańcy, często sąsiedzi, nie mamy czasu zamienić słowa na ulicy, bo wszystko jest w biegu, a tu jest inaczej. Jak Wigilia, to muszą być życzenia. Każdy w ten jeden szczególny dzień je składa i nieważne, czy są wymyślone, czy też zasłyszane. Ważne, że płyną od serca. Te najważniejsze na każdy dzień to życzenia przede wszystkim zdrowia. Bo bez zdrowia nie pokonamy żadnych trudności, nie będziemy mieli siły do realizacji naszych planów i zamierzeń. Ale przede wszystkim najpiękniejszymi życzeniami jest moment, w którym możemy komuś podać rękę i powiedzieć: cieszę się, że jesteś. Następna okazja do tego, aby przyjść na Włodzisławski Rynek i posłuchać kolęd, ale i żeby po prostu choć przez chwilę zaczerpnąć świątecznej atmosfery już za rok. Oto chwila, w której wiemy już na pewno, że od nowego roku Włodzisławska Komunikacja Miejska będzie funkcjonować tak, jak zapowiadano. Komunikacja miejska zgodnie z zapowiedziami będzie prowadzona bezpośrednio przez miasto Włodzisław Śląski w granicach administracyjnych miasta na czterech liniach miejskich A, B, C i D. Dzisiaj podpisaliśmy umowę z przewoźnikiem, będą to Dolnośląskie Linie Autobusowe z siedzibą we Wrocławiu, które będą obsługiwać tę komunikację. Firma nie jest nowa i zdążyła już zebrać kilka opinii. Znana jest także w naszym regionie. Co bardziej spostrzegawczy, pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Rybniku pewnie zauważyli autobusy ze znaczkiem DLA. Teraz będą także w Włodzisławiu. Jesteśmy na rynku od 1997 roku. Jeździmy we Wrocławiu w komunikacji miejskiej, jeździmy w Wałbrzychu, Świebodzicach, w Rybniku. No i teraz spróbujemy pozytywnie jeździć w Włodzisławiu. Komunikacja miejska w Włodzisławiu wejdzie w życie od nowego roku, ale żeby oszczędzić stresu pasażerom, dwa pierwsze tygodnie jej funkcjonowania będą darmowe. To pewne, że każdy przez pierwszych 14 dni stycznia będzie mógł wsiąść do autobusu byle jakiego i nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Te ostatnie w 15 dniu stycznia będzie musiał już kupić, lecz cena będzie okazyjna. Bilet będzie wykupywany przede wszystkim bezpośrednio w pojeździe, bezpośrednio u kierowcy i w bardzo atrakcyjnej cenie, w taryfie 2 zł za bilet normalny i złotówka za bilet ulgowy, przy atrakcyjnych również cenach biletów okresowych na wszystkie cztery linie za 60 zł i 30 zł odpowiednio bilet ulgowy. To zdecydowanie mniej niż to, co oferuje konkurencja. Powód tak znacznej redukcji cen jest oczywisty. Chodzi o napełnienie autobusów. Zależność jest prosta. Im więcej osób korzysta z transportu zbiorowego, tym jest on tańszy. Poza tym mniejszy przewoźnik będzie mógł łatwiej wprowadzać korekty w poszczególnych kursach na wyraźne żądanie pasażerów, a ci do dyspozycji będą mieli tabor nowy i ekologiczny. Będziemy obsługiwać tą komunikację 7 autobusami, w części niskopodłogowymi, również dwa autobusy będą Euro 5 EFV, czyli to jest najwyższa norma czystości spalin. Władze Włodzisławia zapowiadają, że jeśli po pierwszym roku funkcjonowania komunikacji okaże się, że oceny są pozytywne, model, który właśnie wchodzi w życie, zostanie rozbudowany o kolejne atrakcje dla pasażerów. Każde lodowisko, a to włodzisławskie, nie jest to wyjątkiem. Ma za swój cel wyciągnąć z domowych pieleszy i zmusić do odrobiny ruchu. Zima zaczęła, zaczęliśmy mrozić. Od dzisiaj to boisko, to lodowisko będzie otwarte, jak co roku. Ja myślę, że będzie fajna zabawa. Może prezent, może promocja. Ważne, że tafla jest pełna i ważne, że dzieci mają pociechę z zimy, która zazwyczaj nie sprzyja wyjściu z domu. Sprawa wygląda następująco. Im zimniej, tym lepiej. Znaczy, nasz system jest dostosowany do tego, że wytrzyma temperatury do plus 10 stopni. Mam nadzieję, że ta zima nie będzie nas obdarzać temperaturami wyższymi od 10 stopni. Natomiast jeżeli faktycznie się zdarzy, że będą wysokie temperatury, no trudno, będziemy musieli na jakiś czas wyłączyć z użytku lodowisko. Podczas oficjalnego otwarcia frekwencja zawsze jest spora i o ćwiczenie jazdy figurowej jest tu niezwykle trudno, ale jeśli ktoś jest uparty i chce poświęcić się właśnie tej dyscyplinie sportu, może próbować wtedy, kiedy tafla jest pusta. Tak, czekaliśmy na tą zimę, nadeszła. Specjalnie czekaliśmy do 1 grudnia, tak żeby ten pierwszy dzień zimy kojarzył się z otwarciem naszego lodowiska. Po uprzednim uregulowaniu opłaty wejściowej można korzystać z uroków równych jak stół tafli oraz wypożyczalni łyżew. To dla tych, którzy lubią ten sport, a nie stać ich, bądź też nie chcą mieć w domu łyżew. Bilet normalny kosztuje 4, a ulgowy 2 zł.
kilka stopni na plusie. To ciepło, jak na warunki preferowane przez morsów. Do tego prześwitujące z pomiędzy chmur co jakiś czas słoneczko sprawiało, że efekt, jaki miłośnicy lodowych kąpieli zamierzali osiągnąć, nie był idealny. Ostatnio było fajnie, bo było minus 15, to idealnie wchodziło się właśnie do takiej wody. Czym jest cieplej, potem tym ta woda bardziej wydaje się zimna. Czym zimniej jest właśnie na zewnątrz, tym się dużo lepiej wchodzi. Lepiej się wchodzi. Pytanie tylko, po co? Zamiast w ciepłym pokoju z kubkiem herbaty w ręku spędzać niedzielne przedpołudnie prawie nago w wyrąbanym wieżorze przeręblu. To jest takie wyzwanie dla człowieka, że mało kto jest na to gotowy, żeby w środku zimy wejść do tego przerębla. A po drugie, no wiadomo, jak to każdy w takim okresie zimowym też często zdarzają się jakieś przeziębienia. I jak ja czuję, że właśnie łapię jakiś katar, to wskoczenie do takiej wody to jest idealne, bo potem jak rękę odjął, nie ma żadnych problemów. A jeśli ktoś nie wierzy w lecznicze znaczenie kąpieli w lodowatej wodzie, to może przekona go doświadczenie pana Arkadiusza. Ja miałem cały czas problem z zatokami i widzę, że sytuacja znacznie mi się poprawiła. Mam nadzieję, że całkowicie mi to przejdzie. Ale jak się okazuje, taka kąpiel wyzwala również ogromną dawkę bardzo pozytywnych emocji i doznań. Fajnie jest, i zdrowo, i no teraz jest najprzyjemniej, nie? Teraz, jak po wyjściu. Po wyjściu, no i jak koszulę się ubierze, to jakby ona piekła. Czuję się jakby piekła, nie? Także jest tak nagrzana. Samo wchodzenie do wody to jest no, czymś wyjątkowym. A jak się wyjdzie z wody, wtedy właśnie, tak jak panowie widzą, wokół śnieg, lód, a nam jest ciepło, nam jest naprawdę ciepło. Patrząc na te zdjęcie, aż trudno w to uwierzyć. Według zapowiedzi morsów kolejne spotkanie zaplanują wtedy, kiedy słupki rtęci spadną sporo, poniżej zera. Baszta romantyczna to nie tylko budynek, to nie tylko kilka cegieł. To kulturalna część Wodzisławia i jako taka musi znaleźć swoje miejsce nie tylko w przestrzeni miasta, ale przede wszystkim w sercach i umysłach jego mieszkańców. Edward Browns, który ją stawiał, sam był wielkim romantykiem. On się inspirował utworami Goethego czy Eichendorfa, Mickiewicza pewnie. I to właśnie ta jego tęsknota właśnie za jakimś takim średniowieczem, za tymi romantycznymi czasami stanęła u podwalin tego, że postanowił sobie sam wybudować własny zameczek na wzór budowli średniowiecznych. Właśnie pod basztą skupiać będzie się kulturalne życie miasta. Obiekt przeszedł gruntowny remont i co warte podkreślenia, nie stacza się już w otchłonie niebytu i zapomnienia. Został uratowany przed zniszczeniem i dewastacją. Uratowaliśmy obiekt. W dniu dzisiejszym jest to prezent mikołajkowy dla Wodzisławia Śląskiego. Baszta została odebrana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W związku z powyższym zakończyliśmy drugi etap remontu. Obiekt ten już nie niszczeje. A skoro tak, to można śmiało myśleć o kulturze, bo przecież baszta nazywa się romantyczną nie bez powodu. Jak wiadomo, Wodzisław w średniowieczu miał prawa miejskie, był miastem. Skoro był miastem, no to musiał mieć i swoich gwardzistów miejskich, którzy pilnowali porządku. I my chcemy oddać hołd tym gwardzistom, jednocześnie uruchomić na ich kształt informację turystyczno-kulturalną. Spokojnie, Gwardia Miejska nie będzie nikogo zatrzymywać, nie będzie karać ani nawet wystawiać mandatów za złe parkowanie. Gwardia Miejska to grupka zapaleńców, którzy chcą ożywić Wodzisław i w sezonie letnim zafundować mieszkańcom sporo atrakcji. Powstanie, mam nadzieję, projekt kina letniego, który reaktywujemy. Już został praktycznie zapomniany przez większość wodzisławian. To było 2 lata temu. Mamy nadzieję, że uda nam się go wskrzesić, ale tym razem pod basztą. Teraz basztą zajmować będzie się stowarzyszenie, które już przygotowało bardzo ciekawy program kulturalny. Między innymi Noc Żywych Trupów czy Wieczór Poetycki, ale najciekawiej prezentuje się propozycja dla kinomaniaków, w szczególności tych, którzy dobre filmy lubią oglądać przez całą noc. Szkoła ma niesamowite boisko, z którego się bardzo, bardzo cieszymy. Starania o to, aby powstało, rozpoczęły się dokładnie 5 lat temu. Od tamtej pory trwały przede wszystkim poszukiwania pieniędzy. Magistrat oczywiście wspomógł, ale nie w pełni. Aby obiekty sportowe powstały, konieczny był montaż finansowy, także z innych źródeł. Stare przysłowie sprawdza się tu jak nigdy. Zgoda buduje i to dosłownie. Boiska są szkolne, ale wykorzystywane będą także przez młodzież, która w okolicy szuka idealnego miejsca do uprawiania sportu, a niekoniecznie uczy się w danej placówce. Boiska powstały, bo musiały. Stan sprzed kilkunastu miesięcy był daleki od doskonałości, zapadła więc decyzja o modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej. Stworzono w tym celu specjalny program, którego skutki widać już gołym okiem. Postanowiliśmy zrealizować program Boisko w każdej dzielnicy. Chodziło o kompleksowy remont tych boisk, które nie nadają się do końca do użytku. W dniu dzisiejszym na święta, jakoby w formie prezentu, oddajemy 2 boiska w szkole podstawowej w Kokoszycach i przy szkole podstawowej numer 20. W Radlinie drugim. To cieszy. Cieszy szczególnie najmłodszych, którzy na próbę generalu nie czekali na wiosnę. Sprawy wzięli w swoje ręce.
Czasami pytania były trudne, spotkania trwały do późnego wieczora, lecz nawet mimo tego tradycja musiała zostać dotrzymana. Spotkania z mieszkańcami to świetna okazja, aby podpytać włodarzy Wodzisławia Śląskiego o kwestie szczególnie pilne dla lokalnej społeczności. O drogi, o kanalizację, o mocno ostatnio dyskutowaną komunikację miejską, czy gospodarkę odpadami i opłatę za wywóz śmieci. Była to także okazja do wyboru rad dzielnic. W moim przekonaniu są to bardzo ważne wybory, bo Wodzisław Śląski ma bardzo piękną tradycję pracy właśnie poprzez organ pomocniczy Rady Dzielnicy. Tak naprawdę Rady Dzielnicy są to rady tych naszych małych ojczyzn. Tak jak ja mam na Starym Mieście swoją radę, inni mieszkańcy w innych dzielnicach, mamy okazję spotkać się, współpracować, mamy przydzielone pewne środki finansowe do podziału i w ten sposób decydujemy oczywiście w miarę posiadanych środków o tych drobnych, czasami niezauważalnych, aczkolwiek bardzo ważnych inwestycjach. Jako przykład należy wskazać rzeczy najbliższe sercu każdego mieszkańca. Doświetlenie odcinka ulicy, naprawa chodnika czy wybudowanie nowego boiska szkolnego. Proste rzeczy, które na pewno znacznie ułatwiają życie. Załatwić może je właśnie Rada Dzielnicy. Rada Dzielnicy to także opiniowanie i rozwiązywanie bardzo wielu ważnych kwestii. Na przykład współpraca z Miejską Komisją Alkoholową w kwestii wydawania koncesji, czy zgłaszanie problemów dotyczących bezpieczeństwa. Współpraca ze Strażą Miejską, współpraca z Policją odbywa się. Wiele spotkań tematycznych, wizje w ramach zimowego utrzymania dróg. Tak więc naprawdę jest to bardzo ważna praca, bardzo cenna, tym bardziej, że wykonują to osoby społecznie. Ze swojej Rady Dzielnicy można być zadowolonym lub nie, ale na spotkania warto przyjść, bo można samemu się przekonać, który kandydat i jaka kwestia jest przez niego najlepiej rozwiązywana.